Zaraz to poleci. Ale z tego leci. Witam was w kolejnym odcinku mojej nowej serii Pogadajmy o multikach. Ostatnio rozmawialiśmy sobie troszkę na temat systemu hamowania, można tak to nazwać, SVS Infinity od Shimano. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o innym systemie, które również stosuje Shimano w swoich multiplikatorach. A wiąże się to z tym, że no nie ukrywajmy, ale sezon szczupakowy za pasem, tak naprawdę za tydzień już będzie można szaleć i dużo osób sięgnie po gruby kaliber, po przynęty 50 gram plus i tak dalej. I w związku z tym na pewno parę osób odpali nowość z tamtego, nie, sprzed dwóch lat, a mianowicie Kuradziaka 301, który jest tak naprawdę największym kuradziakiem w rodzinie kołowrotków Kurado. Ja jestem jego szczęśliwym posiadaczem od tak naprawdę paru dni. Troszkę nie pomachałem sobie na sucho. No, było to bardzo komiczne, jak gościu stoi i macha ciężarkiem przed magazynem, a inni ludzie się patrzą. Muszę następnym razem to nagrać, to zobaczycie. Co tu dużo gadać? Słuchajcie, 301, ja sobie kupiłem w przełożeniu 4,7, czyli generalnie bardzo wolnym. Ja mam go sparowanego z Big Mamu od Robinsona, od 56 do 170 gram, 2,40 długi. Także gruby zestaw, można powiedzieć. Czym się charakteryzuje ten multik w porównaniu z innymi kuradziakami? Otóż ma całkiem inny hamulec. Ja standardowo ustawiam docisk szpuli, także mam delikatenki luz, taki powiedzmy sobie milimetr. Czym się wyróżnia ten system? Słuchajcie, ten system jest inny od SVS, bo jak nie wiem, czy pamiętacie, film w opisie, jak coś z tamtego odcinka, tam mieliśmy takie dzyndzle, które się otwierały i obcierały o taki pierścień metalowy. I ten pierścień się wysuwał lub wsuwał w zależności od tego, jak ustawiliśmy sobie hamulec SVS. Tutaj natomiast, pierwszy minus kołowrotka, to nie jest zaczepione. Tutaj natomiast mamy starodawne piny. Tak. Jest ich 6. I teraz działa to bardzo, bardzo prosto. I generalnie mamy tutaj te 6 pinów, tak? On przyjeżdża do nas w kartoniku pięknie, ładnie, z 3 hamulcami włączonymi i 3 wyłączonymi, co daje nam takie, powiedzmy sobie, optimum. Ja rzucę parę razy sobie, żeby wam pokazać, o co kaman. Z wszystkimi włączonymi i właśnie z 3. Otóż to działa mniej więcej tak, teraz mam włączone 3 i wyłączone 3, że jeżeli ten hamulec jest luźny, znaczy ten pin jest luźny, widzicie, on się rusza, to znaczy, że hamulec działa. Jeżeli jest sztywny, znaczy, że jest wyłączony. Czyli jeżeli je wyłączymy, czyli damy je bliżej, o, będzie taki klik słychać może, o, to wyłączam hamulec. Jeżeli go chcę włączyć, to on się musi ruszać. I to tak naprawdę jest cała filozofia. Tu nic innego nie ma. To jest chyba najprostszy z systemów. Jeszcze tylko tak naprawdę magnetyk jest prostszy, bo obsługa. I generalnie nic więcej. Naprawdę. Czyli reasumując, bo tutaj nie ma co dużo gadać. 6 pinów. Piny do góry i się ruszają, hamują. Piny na dół i się nie ruszają, nie hamują. I tyle tak naprawdę. I teraz zależy to tylko i wyłącznie od nas, jak sobie je ustawimy. Jeżeli wszystkie piny włączymy, że będziemy mieli wszystkie 6 hamulców włączonych, naprawdę, szczerze wam powiem, że bardzo ciężko jest zrobić brodę. To trzeba być naprawdę wybitnym. Ja uważam, że takie ustawienie jak ja mam, czyli szpula na minimalnym luzie, taki dosłownie milimetr, nawet ciut mniej, plus 3 włączone, 3 włączone, i naprawdę to śmiga pięknie. Zresztą zobaczcie sami. Dobra, czyli są wszystkie włączone, widzicie, się ruszają. Jak się rusza, to znaczy, że jest włączony. Już widzę minus, na przykład w tym multiku jest taki, że o, to nam może w trakcie jakiś tam, że tak powiem, chęci, o co jest, zmiany
spaść. Dobra, czyli mamy wszystkie hamulce. Pula dociśnięta minimalnie. No, leci daleko, ale jednak trzeba mu palcem pomagać, bo inaczej może się zrobić broda. Trzeba byłoby jeszcze dokręcić docisk szpuli i wtedy można było już łowić. Dosłownie jak egzemplarzem DC. No dawaj szczupaku. No to nie. Rzucimy się troszkę dalej, troszkę więcej siły użyjemy. Daleko. Kontrolowany rzut. Spokojnie, bez żadnego... Nie, to nie ryba. No nie wierzę, tu musi jakaś kół dobić. I... Opuściła. Myślałem, że jestem... 400 zł w plecy. Będzie 400 koron w plecy. Tu nawet plecionka 0,30 by nie pomogła. No, czyli wiem, że tam nie tam. Generalnie nawet na maksymalnym ustawieniu hamulca. Zobaczcie, jak to pięknie leci. Raczej nie. Nic się nie powinno plątać, jeśli zatrzymujemy kciukiem szpulę przy samym końcu. Także ten rodzaj hamulca spokojnie sobie daje radę. No mówię, to jest maksymalnie. Lekko tylko szpula u mnie śpiga na boki i wszystkie hamulce są na maksa skręcone. Tak. Pełna kontrola. Niby stary system, a naprawdę działa. Działa świetnie. Mike Tyson, czy jak to tam się nazywa? Kawał gumy, około 100 gram, nic nie mniej więcej. W kolorze Motor Oil. Zobaczmy jak to, zobaczcie, tak samo leci. Leci pięknie. Ja mam tutaj przełożenie 4,7, jeśli dobrze pamiętam. Nie jest napisane. Także stosunkowo wolny, właśnie dobry do gum. No dobra, czyli mieliśmy na maksa wszystko skończone. To teraz zrobimy to po mojemu. Blokujemy 3. Czy mamy 3 otwarte, 3 zamknięte, czyli 3 włączone, 3 wyłączone. W teorii mamy połowę tego, co mieliśmy. No według mnie leci inaczej, na pewno dalej, na pewno czuć lekką różnicę. Kontrola szpuli jest troszkę inna, ale odległość też jest dużo, może nie dużo, no w tym rzucie była ciut większa, ale jak się spokojnie skupić, to będzie większa. Zaraz rzucę sobie jeszcze dalej, może mi się uda dorzucić tam, gdzie się ryba spławiała. Ale
ale leci. O Boże, o jajku, ale leci. Coś pięknego. A tak lata 50 gram. Lajtowo. Czyli można ją powiedzieć, że najmniejsza przynęta właśnie wylądowała w wodzie, 20 gram pikszat, 20 cm pikszat, 50 gram. Pikszat junior. I też, mimo że ten kręcioł jest naprawdę do dużej orki, gdzieś tak to leci. Te 50 gram to spokojnie katapultuje. Spokojnie, ładnie leci z tego zestawu, więc luźniutko. Nie trzeba brać nie wiadomo ilu kijów, jak chce się połowić grubo. Albo powiedzmy sobie, tak jak ja łowię średnio, czyli te 50-80 gram. Ładnie 50 gram leci, pięknie. System WBS hamowania w Shimano, który mamy w 301 w Kuradziaku i w Eseliksie, tak naprawdę 151 bodajże chyba też jest. Mega prosty w obsłudze. Tu nic nie trzeba kombinować, tu trzeba go brać nad wodę i rzucać. A słuchajcie, do ciężkiej orki Kuradziak, 301. No ja sobie rzucałem od 50 gram, tak? Od tego pikszadzika juniora do troszkę cięższych przynęt. Powiedzmy dzisiaj takie 120 u mnie wjechało najciężej. Bez problemu sobie radzi. Maślana praca. W ogóle nie czuć oporu. Baja. Ja myślę, że spokojnie w przedziale 40-180 ten kołowrotek sobie da radę. Tyle ode mnie dzisiaj. Słuchajcie, najprostszy z możliwych tak naprawdę systemów hamowania. Mam nadzieję, że namówiłem kogoś do tego, żeby porzucał troszkę grubiej. Nie bójcie się dużych przynęt. 20 cm, mój faworyt. Można, wiadomo, można grubiej. Jeśli Wam się podobało, kciuka, komentarz i subskrypcja. I widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że już niedługo będzie też odcinek, gdzie padną jakieś ryby. Trzymajcie się. Do następnego.